Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a w następnym sezonie otrzymasz karnet bojowy za darmo. Siema, jeszcze o wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć o wielkim konkursie na 2800 fałdolców, który organizujemy wraz z Heroskiem. Jedyne co trzeba zrobić to wejść do pierwszej linijki opisu, następnie zaobserwować mojego Instagrama oraz Instagrama Heroska, następnie zasubskrybować oba nasze kanały z dzwoneczkiem, który również macie w opisie, no i w komentarzu napisać biorę udział i wasz nick z Fortnite'a. No i wyniki pojawią się za tydzień 30 kwietnia na naszych relacjach na Instagramie, także koniecznie je śledźcie. No i przypominam, żebyście nie oszukiwali, ponieważ jeśli zostaniecie wylosowani, jako zwycięzcy, no i nie będziecie spełniali na przykład jednego z wymogów, typu na przykład zaobserwowanie Heroska na Instagramie, no to niestety nie będziecie mogli odebrać waszej nagrody. Także wszystko będzie sprawdzane, a teraz zapraszam do filmu. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat sezonu trzeciego w rozdziale drugim Fortnite'a. Czytacie ten film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ tracimy po 120 tysięcy subskrypcji. No i też możesz paść na mojego Discorda, link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Także na początek, moi drodzy, omówmy sobie właśnie szybko nową aktualizację. Na początek nowe style do postaci, które teraz widzicie na ekranie. Jeżeli posiadaliście jakąś właśnie z postaci, którą teraz widzicie na ekranie, no to właśnie otrzymacie do niej dodatkowy styl, co jest naprawdę spoko. Tym bardziej właśnie została odkryta kolejna postać, którą najprawdopodobniej będziemy mogli zdobyć w wyzwaniach do grywki, a najdokładniej Podniebna. Jeżeli chcecie właśnie się dowiedzieć więcej na temat wyzwań do grywki, to zapraszam was do mojego ostatniego filmu. No i też, moi drodzy, niedługo w sklepie najprawdopodobniej będziemy mogli kupować coś takiego jak punkty doświadczenia, czyli po prostu expa. No i teraz przejdźmy sobie właśnie do najważniejszej rzeczy tego odcinka, a najdokładniej przecieki o 13 sezonie w Fortnite. Także youtuber o niku Tabor Hill, który ma na swoim kanale na YouTubie 450 tysięcy subskrypcji, nagrał film, w którym tłumaczy, że tajemniczy pracownik Epic Games, który już nieraz wysyłał mu jakieś przecieki o nowościach, właśnie wysłał mu przeciek na temat 13 sezonu. No i właśnie Tabor Hillowi, właśnie ten sam gościu, a najdokładniej tajemniczy pracownik Epic Games, wysłał właśnie przecieki, które właśnie były na start nowego rozdziału. A najdokładniej właśnie wysłał mu on to, że będzie przerwa dwudniowa, w której po prostu nikt nie będzie mógł grać w Fortnite'a, a w następnym sezonie będzie łowienie ryb. No i generalnie ta informacja się sprawdziła i była ona prawdziwa, pomimo tego, że Tabor Hilla wszyscy na początek zignorowali. A jednak okazało się to prawdą. No i generalnie właśnie tym razem tajemniczy pracownik wysłał Taborowi coś takiego. Motywem przewodnim 13 sezonu będzie woda. Zaleje ona większości mapy i Epic Games skorzysta z nowych mechanik pływania, jakie zobaczyliśmy podczas koncertu Travisa. Akcja z Deadpoolem wyszła tak dobrze, że w 13 sezonie pojawi się Aquaman. Będzie to rozwiązanie podobne do Deadpoola. Ponieważ mapę zaleje woda, pojawi się nowy pojazd do przemieszczania się, gracze będą mogli używać rekinów. Maja była tak dużym sukcesem w 13 sezonie, pojawi się właśnie możliwość tworzenia parasolki. Nie wiadomo dokładnie, na jakiej zasadzie będzie to działało. W grze pojawi się mechanika niszczącego ognia. Rzucając przedmiot, przykładowo w jakiś budynek, ten będzie zajmował się ogniem, budynki będą się zawalać, a gracze otrzymywać obrażenia od ognia. Będzie to działało mniej więcej na zasadzie Mołotowa z CS-a. No i w karnecie zobaczymy skórki takie jak żeńska wersja Czarnego Rycerza, miałśniak skrzyżowany z robotem i różowa wersja właśnie kosmonauty, czyli Dark Voyager. No i generalnie, moi drodzy, no to właśnie nie wiadomo, co o tym wszystkim sądzić. Tym bardziej jeszcze jest napisane, że oprócz tego na samym środku mapy ma się znaleźć specjalny plac z dodatkowymi atrakcjami, jakimiś wyzwaniami i tym podobne. Ma tam być właśnie centralna część wyspy i nie wiadomo, czy właśnie będą one na zwykłych trybach, czy między innymi właśnie na trybie laboratorium. No i generalnie, moi drodzy, to właśnie nie wiadomo, co o tym wszystkim sądzić. Ale z jednej strony możemy się spodziewać, że ten przeciek jest troszeczkę prawdziwy, ponieważ też w najnowszej aktualizacji do gry zostały dodane 3 plakaty. Lecz najciekawszy jest jeden z nich, w którym to Bananek właśnie ucieka przed rekinem. Wygląda to mniej więcej tak. No i, moi drodzy, wydaje mi się, że jest to właśnie troszeczkę nawiązanie do tego pływania na rekinie, a chociażby do samych rekinów w wodzie, ponieważ jak na razie ich nie ma, a na tym rysunku, jak widzimy, się taki znalazł. Więc możliwe, że właśnie to, co pisze ten tajemniczy pracownik od Tabor Hilla, tym razem będzie po raz kolejny prawdziwe i miejmy nadzieję, że właśnie też tak będzie. Ale z drugiej strony to troszeczkę słabo, że właśnie wszystko, co tak naprawdę mogłoby być w następnym sezonie, zostanie nam zaspoilerowane. No ale też zapewne Epic Games, jeżeli już to miało być prawdą, to w większości właśnie rzeczy zmieni. Co do skinów z karnetu bojowego,
no to nadal nie mamy żadnych przecieków. No i no poza tymi trzema, o którym wam mówiłem, czyli robot Miałśniak, czarna wersja czarnego damska wersja czarnego rycerza oraz właśnie żeńska różowa wersja, tak zwanej Dark Voyager. Także co, moi drodzy, jeżeli będzie więcej informacji właśnie między innymi od tego Ghostka Tajemniczego lub jakichś innych, no to oczywiście was o tym poinformuję. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!